Cześć, dzisiaj będziemy mówić o zapaleniu błony śluzowej żołądka. Często zgłaszają się do nas osoby, które mają zapalenie błony śluzowej żołądka, dlatego też dzisiaj postanowiłam o tym troszeczkę więcej powiedzieć. Przyczynami zapalenia błony śluzowej żołądka mogą być infekcje i tutaj najczęściej diagnozuje się infekcję Helicobacter pylori. Jeżeli coś takiego u siebie podejrzewamy, przede wszystkim warto skorzystać z wizyty u gastroenterologa w pierwszej kolejności, dowiedzieć się, czy to faktycznie jest Helicobacter pylori, zrobić sobie odpowiednie badanie w tym kierunku i zdecydować, jakie postępowanie należałoby wdrożyć. Pierwszym postępowaniem może być takie, które zasugeruje tutaj gastroenterolog, czyli wdrażanie odpowiedniego leczenia farmakologicznego i często przy bardzo dużych infekcjach tego typu takie postępowanie się wprowadza. Natomiast żeby również zapobiegać temu nawracaniu, trzeba tutaj udać się do dietetyka klinicznego i tutaj ustalić odpowiednie żywienie. O czym zaraz też powiem. Kolejną przyczyną to są czynniki toksyczne. Tutaj wyróżniamy przede wszystkim nadmierne spożywanie alkoholu, kawy, energetyków, które też mogą powodować właśnie zapalenie błony śluzowej żołądka. Zwróć uwagę, jakiej podaży te produkty u Ciebie występują. Do czynników toksycznych również zaliczamy leki, przede wszystkim niesteroidowe leki przeciwzapalne, ale też wszelkiego rodzaju nadmierną antybiotykoterapię, leki przeciwbólowe, więc tutaj też zwróćmy uwagę na to, żeby ich była minimalna ilość, jeżeli już musimy coś stosować, albo starajmy się wybrać jednak coś zdrowszego dla naszego organizmu. Jest dużo przeciwbólowych również preparatów na bazie substancji ziołowych. One też nie powodują tak bardzo podrażnienia układu pokarmowego. I może być też przyczyna autoimmunologiczna, kiedy nasz organizm wytwarza przeciwciała skierowane właśnie przeciwko żołądkowi. Zapalenie błony śluzowej żołądka wywoływane przez Helicobacter pylori na samym początku może nie dawać objawów. Dlatego też spokojnie sobie żyjemy, funkcjonujemy w dniu codziennym i nie zauważamy żadnych niepokojących symptomów. Natomiast w innych sytuacjach mogą lekko występować takie problemy dyspeptyczne, czyli na przykład może to być uczucie przejedzenia po posiłku. Innym objawem może być odczucie takiego wczesnego nasycenia przy posiłku, czyli w trakcie posiłku po prostu już czujemy, że mamy pełny żołądek i nie jesteśmy w stanie więcej zjeść, pomimo tego, że kilka dni wcześniej taka porcja dla nas była standardowym posiłkiem. Więc jeżeli też czujesz jakieś kłucie, bulgotanie w jelitach, czy masz problemy również z wypróżnianiem, też zastanów się, czy to nie jest przyczyna już w pierwszych krokach właśnie tutaj układu pokarmowego, jakim jest żołądek i właśnie problem z Helicobacter. Kiedy objawy są bardzo alarmujące, w sytuacji, kiedy na przykład diagnozowane są u nas niedobory żelaza, niedobory witamin z grupy B, przede wszystkim tutaj witamina B12, kiedy widzisz u siebie, że wypadają Ci większej ilości włosy, kiedy Twoja cera jest blada, wysuszona, nie ma takiej elastyczności, jaka powinna ona występować. Już tutaj może to świadczyć o tym, że masz problemy z anemią czy z niedoborem żelaza, co w konsekwencji również może świadczyć o problemach z żołądkiem, ponieważ już tutaj na poziomie żołądka on jest potrzebny do tego, żeby odpowiednio się wchłaniały te substancje. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć na temat anemii, tutaj odsyłam Cię do naszego filmiku, który nagrała Asia. Jeżeli chodzi o dalsze postępowanie, tak jak już wcześniej mówiłam o tym, żeby udać się jednak do gastroenterologa i sprawdzić koniecznie, też zrobić sobie może gastroskopię, bo w niektórych sytuacjach jest ona wymagana, to pamiętaj o tym, że Helicobacter po takim pierwszym przeleczeniu lubi nawracać. Więc to nie jest tylko pierwszy krok, że idziesz, bierzesz odpowiednie leki i koniec, na tym się kończy Twoja terapia, ponieważ powinieneś zastosować pewne kroki, które będą przeciwdziałały temu, żeby powstawały jakieś problemy z układem pokarmowym. Pamiętaj, że jeżeli zaczynają się problemy u Ciebie na poziomie żołądka, to one się bardzo szybko przestrzeniają do innych części układu pokarmowego, jelita cienkiego, jelita grubego. Zaczynają się problemy z dysbiozą jelitową, mogą rozpoczynać się już problemy z wypróżnianiami, z perystaltyką jelitową, z zaparciami, czy nawet u niektórych osób biegunkami, chociaż to występuje dużo rzadziej. Co musisz zrobić?
Przede wszystkim zastanów się nad swoją dietą i to, w jaki sposób wybierasz sobie produkty. Wyrzuć ze swojej diety wszystkie takie produkty jak kawa, alkohol, różnego rodzaju energetyki. To się nie powinno pojawiać, jeżeli u siebie diagnozujesz objawy, które wymieniłam przedtem. Zwróć uwagę na wszystkie produkty, które są wysoko przetworzone, na tak zwane gotowce, czyli produkty, które wyciągasz z półki w sklepie, wrzucasz do mikrofalówki i już masz obiad gotowy czy jakiś taki posiłek. Tego nie używamy, staramy się wybierać produkty jak najmniej obrobione, jak najmniej przetworzone w systemie przemysłowym i staramy się przygotowywać takie produkty u siebie w domu. Najlepiej, żeby zwrócić też uwagę na to, aby pożywienie było lekkostrawne. Unikaj smażenia, wybierz bardziej pieczenie, gotowanie lub parowanie. Zdecydowanie te obróbki termiczne będą bardziej sprzyjały Twojemu zdrowiu. Pamiętaj też, żeby w Twojej diecie przy takich sytuacjach z problemem z żołądkiem powinno występować dużej ilości warzyw. Natomiast niektóre osoby mogą po warzywach surowych odczuwać pewnego typu dolegliwości, dlatego zawsze te warzywa powinny być ugotowane albo parowane. Sprawdzi się tutaj bardzo fajnie przede wszystkim wszystkiego rodzaju zupy. Najlepsze by były zupy krem, które są gęste, zawierają bardzo dużo składników odżywczych i jednocześnie też troszeczkę pobudzą Twój organizm przez to, że ich są ciepłe. Zdecydowanie nie polecam w takich sytuacjach wszystkich surowych warzyw. Można będzie je wprowadzić, te surowe warzywa, ale w późniejszym czasie, jak już troszeczkę załagodzimy te pierwsze stany zapalne błony śluzowej żołądka. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego typu diety, odsyłam Cię tutaj do mojego artykułu i zwróć uwagę też na to, aby Twoja dieta była też rozdzielna. Zdecydowanie taka dieta, ona nie musi być stale u Ciebie wprowadzona, tylko na kilka dni, powiedzmy nawet 5-7 dni. Czyli nie łączymy źródeł białka oraz węglowodanów. O tym również nagrywałam filmik, odsyłam Cię tutaj. Natomiast pamiętaj też, aby w Twojej diecie zwrócić uwagę na odpowiednie nawodnienie. Jeżeli nie ma odpowiedniego nawodnienia, nie będzie się regenerowała Twoja błona śluzowa żołądka, nie będzie zachodziło oczywiście też oczyszczanie takie systematyczne organizmu, więc pamiętaj, żeby ta woda była. Nie musi ona być zimna i dlatego polecam taką, która będzie delikatnie wymieszana z przegotowaną wodą, pół na pół, o temperaturze na przykład pokojowej. Zdecydowanie tego typu nawodnienie będzie łagodniejsze dla Twojego żołądka. Unikaj raczej napojów gazowanych, bo one mogą tutaj prowadzić do tego, że będziesz odczuwał jakieś nadmierne dolegliwości. Przy niektórych sytuacjach, takich bardzo zaawansowanych, trzeba nawet wprowadzić kilkudniową dietę płynną, o tym też informuje gastroenterolog na swoich wizytach, ale też ja prowadzę w taki sposób swoich podopiecznych. Jeżeli masz problemy, widzisz u siebie jakiś dyskomfort i objawy, które opisałam, zapraszam Cię do siebie do gabinetu, bo niektóre z sytuacji zdrowotnych należy interpretować indywidualnie. Te kilka rad, które przedstawiłam, mogą Ci pomóc, ale pamiętaj o tym, że trzeba wszystkim się dokładnie przyjrzeć i w taki sposób dobierać odpowiednie żywienie. Dlatego zostawiam tutaj link dla Ciebie i zapraszam do gabinetu. Zostaw mi łapkę w górę, pamiętaj o tym, żeby subskrybować nasz kanał, daj znać w komentarzu, czy miałeś problemy z żołądkiem. Do zobaczenia!